Jeżeli jesteś świadkiem Jehowy, to będziesz musiał być bardzo ostrożny w kontaktach z odstępcami. Dlaczego? Ponieważ odstępcy są w zasadzie chorzy psychicznie. Organizacja ostrzega nas, że odstępcy świętują przy stole demonów i starają się odciągnąć nas, aby ich naśladować, używając podstępnych i zdradliwych słów. Ale kim są właściwie odstępcy? Tak naprawdę zależy to od tego, którą z tych trzech definicji należy zaakceptować. Według Biblii odstępcą jest ktoś, kto porzuca prawdziwe wielbienie Boga Pisma Świętego. W chrześcijańskich pismach greckich odstępstwo, termin używany przede wszystkim w stosunku do odstępstwa od religii, porzucenie lub zaniechanie prawdziwego wielbienia. W tomie Wnikliwe poznanie pism, część pierwsza, znajdziesz tam definicję odstępcy według strażnicy. Według strażnicy z 1980 roku w liście do sług obwodu i nadzorców odstępcą jest ktoś, kto myśli inaczej niż sługa wierny i roztropny. Pomimo biblijnego pouczenia, taka osoba jest zaliczana do odstępców. List strażnicy z 1 września 1980 roku. I według słownika odstępcą jest po prostu ktoś, kto odchodzi od swojej dawnej religii. Odstępca, osoba, której przekonania się zmieniły i który nie należy do grupy religijnej lub politycznej. Słownik Merriam-Webster. Dla świadka Jehowy odejście od strażnicy i ciała kierowniczego jest uważane za niewybaczalny grzech. Występek godny kary poprzez unikanie. Ale dla większości ludzi, którzy chcą odejść od religii bez represji, jest uważane za podstawowe prawo człowieka, zawarte w artykule 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub przekonań. Artykuł 18 Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka. Warto pamiętać, że wielu świadków Jehowy jest ochrzczonych, gdy byli jeszcze dziećmi, w wieku, kiedy bardzo niewiele wiedzieli o historii organizacji. Zadaj sobie szczere pytanie, kiedy zostałeś ochrzczony, czy wiedziałeś, że przez ponad 4 dekady publikacje strażnicy uczyły, Wielka Piramida Egiptu, stojąca jako cichy i nieożywiony świadek Pana, jest jego posłańcem, a jego świadectwa z wielką wymową wypowiadają się w sprawie planu Bożego. Strażnica 1925 rok, maj, numer 15, strona 148. Albo że Rutherford uważał, że Jehowa żyje w gromadzie gwiazd Plejad. Wielkość i ogrom rozmiarów gwiazd planet jest znikoma w porównaniu z Plejadą gwiazd, w tym znaczeniu, że Plejad gwiazd to jest miejsce wiecznego tronu Boga. Również Rutherford spodziewał się zmartwychwstania Mojżesza, Dawida i Samsona, by zamieszkać z nimi w San Diego. Betsarim stoi na świadectwo dla imienia Jehowy. A jeśli książęta powrócą, a niektóre z nich zajmą nieruchomości, będzie to potwierdzeniem wiary, nadziei, cel budowy Betsarim. Sam widzisz, że odstępca nie jest jakimś straszydłem. Więc odstępca to po prostu ktoś, kto podjął własne obiektywne badania. I po przejrzeniu wszystkich dostępnych informacji, w tym własnej literatury strażnicy, doszedł do szczerego wniosku, że świadkowie Jehowy w ogóle nie są jedyną prawdziwą organizacją Bożą. Ale o co naprawdę chodzi odstępcom? Jaki jest ich cel i program? Dlaczego tak się dzieje, że tak wielu odstępców opuszcza organizację? Pisząc i mówiąc negatywne rzeczy na temat organizacji, to są ważne pytania. Tak więc celem tego wideo jest obalenie mitów na temat odstępców. Mit numer 1. Odstępcy nienawidzą świadków Jehowy i życzą, aby ich prześladowano. Właściwie większość odstępców odróżnia zwykłych świadków Jehowy od organizacji, która ich prowadzi. Świadkowie Jehowy są postrzegani przez odstępców nie jako wrogowie, którzy muszą zostać obaleni, ale jako ofiary manipulacji i indoktrynacji poprzez dezinformację. Odstępcy są z dala od nienawiści do świadków Jehowy. W większości są głęboko przejęci nimi i chcą dla nich wszystkiego najlepszego. Także wielu odstępców ma wielu członków rodziny, którzy są nadal świadkami Jehowy. Numer 2. Odstępcy starają się odciągnąć wielu, aby szli w ich ślad. Tak, to prawda, że niektórzy ekscentryczni byli świadkowie podchodzą nieco zbyt ewangelicznie do nowo poznanych przekonań religijnych. Ale w większości przypadków odstępcy nie są szczególnie zainteresowani, aby świadkowie Jehowy zmieniali swoją wiarę na inną. Dla większości odstępców największym powodem do zaniepokojenia jest to, że jest spora liczba osób okłamywanych przez strażnice, w tym dzieci, a tym samym powodując wielkie szkody wśród ich członków. To prowadzi nas do mitu numer 3. Odstępcy kłamią i przesadzają na temat organizacji.
zresztą z dala od przesadzania na temat organizacji. Większość informacji znajduje się na stronach internetowych odstępców. Jest to tak naprawdę kropla wody w oceanie, ponieważ tak wiele o strażnicy jest utrzymywane w tajemnicy lub jest trudne do oszacowania. Naprawdę nie jest możliwe dowiedzenia się o wielu sprawach. Na przykład, ile pieniędzy wpływa do strażnicy, jak to wszystko zostaje wydawane, lub ile rzekomych pedofilów jest w ewidencji strażnicy, lub ile osób umiera co roku z powodu odmowy przyjęcia transfuzji krwi. Wszyscy wiemy, że w wielu dziedzinach nauki i praktyki strażnicy bolą, a nawet zabijają ludzi. Weźmy na przykład unikanie, czyli ostracyzm. Jeżeli w wyniku wykluczenia w końcu jesteś odrzucony i unikany przez rodzinę, która pozostaje świadkami Jehowy, to praktyka opisana w artykule z Przebudźcie się z 1947 roku jako całkowicie obca naukom biblijnym może zakończyć się u ciebie emocjonalnym szokiem. My jako ludzie po prostu nie jesteśmy zaprogramowani, aby radzić sobie z samotnością i ostracyzmem, szczególnie z nieuzasadnionych i niewłaściwych powodów. Psychiczny stres może być tak wielki, że niektórzy wykluczeni z organizacji nawet popełniają samobójstwo. Ponownie, nie wiemy jak wiele jest takich przykładów, ale fakty mówią same za siebie. Potem jest seksualne molestowanie i krzywdzenie dzieci, jak podają na szeroką skalę media. Jest kryzys ciszy w szeregach organizacji Świadków Jehowy. Kryzys w tuszowaniu i ukrywaniu nadużyć, w tym molestowanie seksualne dzieci. A to ma miejsce już od dziesięcioleci. Nowy raport rzuca światło na tę powszechną praktykę dziejącą się wśród Świadków Jehowy. Nadużywając jednego ze świętych praw w Ameryce, aby chronić się wobec roszczeń w stosunku seksualnego wykorzystywania dzieci. Od ponad 20 lat oni polecili im wysyłać raporty jak ten na temat wszystkich znanych sprawców wykorzystywania dzieci, aby ukryć te praktyki przed zborem i nie współpracować z organami ścigania i sądami, chyba że było na to oddzielne polecenie. Nie znam żadnej innej organizacji religijnej, która jest uwikłana w takie procesy, z wadami i błędami, które widzimy u Świadków Jehowy. Jeśli kiedykolwiek istniałaby grupa, która potrzebuje światła, aby oświetliło i rozjaśniło ich, to jest ona sama. Ponieważ kiedy w sobotę rano ktoś zadzwoni do twoich drzwi, a twoje dziecko otwiera drzwi, to nie chcesz, żeby facet u drzwi okazał się być pedofilem. Jeżeli w dzieciństwie byłeś molestowany czy molestowana przez Świadków Jehowy, to istnieje duża szansa, że nic się nie stanie w stosunku do sprawcy, pozostawiając mu wolną rękę, aby dalej wykorzystywał inne dzieci. Dlaczego? Ponieważ starsi są pouczani, że jeśli nie ma drugiego świadka w czasie aktu przemocy, aktu wykorzystywania, muszą pozostawić sprawę do rozstrzygnięcia w rękach Jehowy. Jeżeli oskarżony odrzuca to oskarżenie, starsi pozostawią sprawę w rękach Jehowy. Odstępcy nie tolerują organizacji, w której są problemy z wykorzystywaniem dzieci. Raczej chcemy, żeby dzieci były tam objęte ochroną i czuły się bezpiecznie. Ale udając, że nie mają żadnego problemu w tej sprawie, nie czynią żadnych kroków, aby sprawę naprawić. Następnie mamy zakaz korzystania ze szkolnictwa wyższego. Jeżeli jesteś młodą osobą w organizacji, twoje plany na przyszłość będą poważnie utrudnione przez lekkomyślne i egoistyczne postawy strażnicy w stosunku do wyboru szkolnictwa wyższego. Świadkowie poświęcają wiele lat lub nawet dekad, poświęcając się w służbie pionierskiej dla organizacji, zakładając, że Armagedon jest bliski, pozostając praktycznie do końca bez pieniędzy i umiejętności, aby w późniejszych latach dbać o siebie lub członków swoich rodzin. Przemoc domowa to następny wielki problem. Jeżeli jesteś po ślubie ze Świadkiem Jehowy, który później zaczyna być agresywny i obraźliwy w stosunku do ciebie, jesteś zasadniczo związany z nim do końca życia. Chyba że ktoś z was przyznaje się do zdrady, jedynym rozwiązaniem wtedy jest separacja. I ostatnia, ale nie najmniej ważna, kwestia transfuzji krwi. Jeżeli odmawiasz przyjęcia transfuzji krwi przez błędną interpretację polecenia Biblii w stosunku do powstrzymywania się od spożywania krwi, może to skończyć się utratą życia. Dla wielu dzieci świadków, którzy borykają się z tym scenariuszem, nawet nie mają możliwości wyboru w tej kwestii. Ich rodzice nie żałują tego, że wstrzymali się od zastosowania transfuzji, leczenia ratunkowego, aż do momentu, kiedy będzie już za późno. Jeżeli tak uważasz, to nie krępuj się zignorować tego filmu. Możesz spędzić resztę swojego życia wspierając i promując JW.org i jej ciągle zmieniające się doktryny. Ale jeżeli cenisz sobie intelektualną uczciwość i nie lubiąc być okłamywanym lub widząc, jak ludziom dzieje się krzywda,
Zachęcamy Państwa do otrząśnięcia się ze strachu wywołanego przez strażnicę lub z odstępczych książek i stron internetowych, a rozpoczęcie intensywnych badań i poszukiwania prawdy. Niektóre z ważnych źródeł internetowych obejmują jwfacts.com, jehovahswitnessblog.com, gwstruggle.com, watchtowerdocuments.com and jwsurvey.org. JW Survey w szczególności posiada globalną ankietę. Każdy jest zapraszany do wzięcia w niej udziału. Daje to możliwość powiedzenia tego, co naprawdę myślisz. O naukach strażnicy, gwarantując tym samym całkowitą prywatność i anonimowość. W zeszłym roku ponad 5000 osób wzięło udział w tej ankiecie. I wyniki wykazały, że setki aktywnych świadków, w tym starszych, są głęboko zaniepokojeni niektórymi szkodliwymi działaniami i naukami organizacji. Słuchaj, my, ex-świadków, rozumiemy. Pamiętamy, jak to jest, kiedy po raz pierwszy podejmuje się tą pierwszą próbę, rozpoczynając badania. To absolutnie przerażające, szczególnie te pierwsze momenty kliknięcia klawiaturą komputera. Ale możemy Was zapewnić, że naprawdę warto to zrobić. Mimo wszystko, jeżeli strażnica rzeczywiście oferuje prawdę, to czy ta prawda nie powinna być w stanie oprzeć się dogłębnej i rzetelnej kontroli i krytyce? Ostatecznie trzeba zadać sobie to pytanie, czy to jest prawda, czy nie. Jeżeli to prawda, to czy nie powinny znaleźć się pewne dowody potwierdzające ją? A jeżeli nie ma dowodu, to świadkowie Jehowy nie są bardziej wiarygodni i warci poświęcenia czasu i uwagi niż jakakolwiek inna religia. A życie jest zbyt krótkie, aby marnować lata, a nawet dekady, poświęcając się dla czegoś, co nie jest prawda. Odstępcy nie są twoimi wrogami. Odstępcy. Jesteśmy szczęśliwymi, zadowolonymi ludźmi, którzy znaleźli wolność od strachu i kontroli. I chcemy się tym z tobą podzielić. Kochamy ludzi i wierzymy w szacunek i równość wobec wszystkich, życząc wszystkim wszystkiego, co dobre, włączając to również świadków Jehowy. Mamy różne przekonania obecnie i pochodzenie. Wywodzimy się z całego świata. Jestem z San Antonio w Teksasie. Jestem z Rumunii. Jestem z Milwaukee, Wisconsin. Mieszkam w Bethel, Australia. Mieszkam w New Hampshire, USA. Jestem z Johannesburga, BRTA. Jestem z południowej Walii, Vancouver, Island, Kanada. My name is Esther and I'm from Germany. I'm from Byron, California. Hi, I'm from Estonia. I live in Tallinn. I live in Houston, Texas. I live in Estonia. I'm from Atlanta. I'm from the Netherlands. I live in Medellin, Colombia. I'm Julie from Miami. Bienvenido a Miami. Jestem z Niemiec. Jestem z Sialesville, Connecticut. Cześć, jestem z historycznego miasta Gendawi w Belgii. I'm from Urbana, Illinois. I live in Rio de Janeiro. I'm from Wolfboro, New Hampshire. I live in Ravensburg, Germany. I'm Shane. Jestem Sean, mieszkam w Galway, w Irlandii. I'm from Bern, Switzerland. My name is Susan Gaskin and I'm from Montreal, Canada. Wszyscy jesteśmy tutaj, aby powiedzieć wam, że nie trzeba się bać. Nadszedł czas, aby się obudzić. Zobacz, co się kryje za kurtyną i rozpocznij odkrywanie bogactw informacji, które są łatwo dostępne. Jesteś winien to sobie, żeby wiedzieć, co się naprawdę dzieje i żyć tu i teraz. Z dala od fantazji bandy katastrofistów z Nowego Jorku. Otwórz oczy i zobacz, jak głęboka jest wilcza jama. Bądź szczery i wierny wobec siebie, żeby dowiedzieć się, czym jest prawdziwa wolność. Jesteśmy dumni, że odstąpiliśmy od świadków Jehowy i jesteśmy tutaj, żeby pomagać. Do zobaczenia!
this to complain about.